A cześć, witam Was z tej strony Piotr Szymański. Zapraszam na kolejny odcinek Technology Corner na łamach Morele TV. Było sporo spekulacji o GeForce GTX 960, o jego premierze, o nieudanej premierze NVIDII. Później pojawiła się informacja o tym, że GTX 970 posiada tylko 3,5 GB VRAM. Na końcu jeszcze informacja o G-Sync, że działa on bez wyposażania się w specjalny moduł. No, pasmo NVIDII tragiczne. Pasmo PR-owe, które może być gwoździem do trumny, ale nie dla tej firmy. Nie dla tej firmy i o tym chciałem porozmawiać w dzisiejszym odcinku. Słuchajcie, Nvidia zdobyła już dużą pozycję na rynku, jest zagarnęła tak naprawdę ponad 60% rynku kart graficznych, dominujący producent. Można powiedzieć, że firma, która nie musi się bać konkurencji, ponieważ tej konkurencji, jeśli chodzi o wydajność, w wielu segmentach cenowych nie widać. Oczywiście ja prezentuję na ten moment karty graficzne, które kosztują 600, 800, 1200 zł i tam rzeczywiście Radeon odnosi zwycięstwo. Ale jednak widząc to, co się dzieje na forach, widząc to, co dzieje się na portalach, no nie sposób nie odnieść wrażenia, że Nvidia gdzieś jest tym wyborem numer jeden dla wielu użytkowników. Przeświadczenie te, że na NVIDII gra się lepiej, że na NVIDII nie ma problemów ze sterownikami, jest jakby takie potęgujące, takie nawarstwiające się i powodujące to, że ten producent, nawet jeżeli przegrywa gdzieś tam wydajnością, to zawsze pojawia się w świadomości kupujących, że jest to jednak wybór lepszy dla graczy. Czym to jest spowodowane, czy jest to spowodowane zagrywkami PR-owymi, ciężko mi naprawdę to powiedzieć. Tym niemniej zwracam uwagę na te dwie kwestie, a więc na G-Sync i 3,5 GB VRAM na GTX 970. Oczywiście w nawiasie 3,5 GB, bo jak się okazuje, on jest 4 GB, z tym, że no, inaczej zachowuje się szyna w przypadku działania z pierwszymi 3,5 GB kośćmi, a zupełnie inaczej z resztką 0,5 GB. Która no, zachowuje się w zupełnie inny sposób, ale nieważne, specyfikacja tego, te zachowanie tej szyny jest nieistotne w tym momencie, bo ja zawsze mówię, teoria teorią, część osób może czuć się oszukana, natomiast najważniejsza jest inna kwestia. Kwestia jest taka, jak to wpływa na wydajność, a wpływ na wydajność jest naprawdę mizerny. Po pierwsze zacznę od tego, czy GTX 970 jest kartą graficzną, na której można uruchomić gry w rozdzielczości 4K poprzez downsampling, czy można grać z MSAA razy 8 i czy w ogóle coś to daje? Ja powiem tak, ja jestem recenzentem kart graficznych i od kilku lat pomijam multisampling. Jest on dla mnie zupełnie gdzieś tam niepotrzebny i tylko używam go do tego, aby obciążyć dodatkowo kartę graficzną. Naprawdę, multisampling nie wpływa na poprawę jakości obrazu, często przegrywa z innymi metodami AA i to trzeba podkreślić. Podkreślić to trzeba, ponieważ część osób o tym nie wie, część osób myśli, że używając MSAA obciąży kartę, dodatkowo poprawi jakość obrazu i rzeczywiście wykaże gdzieś tam w niektórych grach obciążenie VRAM przekroczy poziom 3,5 GB i spowoduje to wystąpienie cudów i rzeczy, które naprawdę mogą wpłynąć na realny odbiór rozgrywki. No ale dobra, okej. Mamy testy, które wykazały, że nawet przy takich ustawieniach GTX 970 nie wykazuje błędów. Przykłady FKTA, przykłady tego, co przeprowadził PC Lab. Czy rzeczywiście 3,5 GB VRAM wpływa na wydajność, wpływa na problemy, wpływa na mikrostrutening, wpływa na inne rzeczy, które możecie zaobserwować na ekranie? Nie. W grach okazuje się, że nie występują te problemy. Chociaż moglibyście przekonywać mnie do tego, nie przekonacie. Ja użytkowałem GTX-a 970 w 4K, w SLI, w różnych konfiguracjach, które naprawdę mocno obciążały pamięć. Powodowały to, że zasobożerność pamięci stała na bardzo wysokim poziomie, a mimo to nie dopatrzyłem się jakichkolwiek skutków ubocznych. Oczywiście były skutki, ale to było podyktowane tym, że złączyłem karty graficzne, one pracowały w trybie SLI i to było normalne. Ale jeśli chodzi o samą rozgrywkę, rozgrywkę związaną z tym, z użyciem RAMu, nie dopatrzyłem się spadku wydajności, nie dopatrzyłem się efektów, które mogłyby dyskwalifikować GTX-a 970 w grze przy wyższej rozdzielczości. Oczywiście część osób będzie upierała się przy tym, że rzeczywiście gdzieś ten problem występuje, gdzieś ta wydajność jest mniejsza. Natomiast trzeba podkreślić to, że w porównaniu z GTX-em 980 ta wydajność rzeczywiście może być mniejsza, ale jest nie jest to spowodowane szyną, a jest to spowodowane głównie ilością ROPów i ilością TM
temu, czy ilością jednostek wykonawczych. Nie jest to zachowanie związane z mniejszą ilością pamięci VRAM. To tyle, jeśli chodzi o kwestię GTX-a 980, a już na pewno nie wierzcie w to, że GTX-a 980 występuje podobny błąd, ponieważ jest to związane z nieodpowiednią procedurą testową. Nie, nie występuje taki błąd, zostało to już naprawdę udowodnione przy odpowiednich warunkach. Ten program, którym testujecie te karty graficzne, ten program REC, jak się nie mylę, EXE, tak? No on ma w sobie naprawdę dużo wad, to nie jest program, który miałby realny wpływ na to, co potem obserwujecie w grach. A przecież kupujecie kartę graficzną do gier, no część osób oczywiście kupuje kartę graficzną do grafiki, natomiast trzeba pamiętać, że są to już zawodowcy, są to osoby, które naprawdę zwracają uwagę na zasobożerność pamięci i te już inwestują także w zdecydowanie inne karty graficzne, na przykład Titany, które są wyposażone w 6 lub 12 GB pamięci VRAM. Tam rzeczywiście zapotrzebowanie na tę pojemność pamięci jest ogromne. To tyle, jeśli chodzi o GTX-a 990. Kwestia G-Sync. Kwestia G-Sync bardziej skomplikowana, ponieważ tu różne są opinie. Autor tego sterownika pod urządzenia mobilne stwierdza, że G-Sync u niego działa. No dobra, ale jest to tylko jeden przypadek. Okazuje się bowiem, że inni użytkownicy laptopów, u innych ten efekt w ogóle nie działa. A poza tym jeszcze ta jedna kwestia dochodzi do tego, że ten użytkownik odpalał G-Sync w oknie, a tak naprawdę ci, którzy się tym interesują, powinni wiedzieć, że G-Sync nie działa w oknie, on dopiero działa na full screenie. Działa wtedy, kiedy odpalimy go na pełnym ekranie. Kolejna kwestia jest taka, że ponoć na niektórych matrycach, na niektórych nowszych matrycach rzeczywiście zaczęto testować rozwiązania w zakresie odświeżania obrazu i tam G-Sync mógł działać, mógł zostać wymuszony poprzez sterownik. Czy jest to specjalne... Czy jest to specjalna jakby rzecz, która odnosi się do NVIDII, że specjalnie to wykonała? Nie wiem. Przyznam szczerze, że G-Sync dla mnie jako osoby to śpiew przyszłości. Zobaczymy, co zaprezentuje FreeSync, zobaczymy, co zaprezentuje AMD. Natomiast jeśli chodzi o sam G-Sync, mogę powiedzieć tyle i o tą sprawę urządzeń mobilnych. Być może on na niektórych laptopach będzie działał, nie wiadomo, jak on będzie działał. Słyszałem o błędach, które generuje, więc to jest taka informacja, którą zupełnie bym pominął. Nagle okazało się, że znowu krzyk u NVIDII jest taki, że no G-Sync teraz działa bez modułu, oszukali nas, każą nam płacić ileś tam set złotych za ten moduł, a okazuje się bowiem, że tutaj laptopy, obraz jest piękny, lepszy niż adaptacyjny FreeSync bez żadnego modułu, działa to na każdej karcie NVIDII. Nie, no bez przesady, panowie i panie. Trzeba sobie powiedzieć jasno, moduł musi coś dawać, jest to urządzenie elektroniczne, które ma w sobie jakiś moduł i sterownik nie zawsze okaże się tutaj zbawienny. Natomiast zupełnie inną sprawą jest to, że karty graficzne powinny oferować takie możliwości, a nie to, że musimy dokupować jakieś specjalne monitory i moduły po to, aby rozgrywka stała na przyjemnym, bez wad obrazie, o tak powiem. Tak więc kwestię G-Sync sobie wyjaśniliśmy. Jest to kolejna kwestia, którą dziś marginalizowałbym. Naprawdę, jeżeli macie w planach oddawanie GTX-a 990, to nie róbcie błędu, ponieważ w tej kwocie nie otrzymacie lepszej karty. No okej, R9290 jest, może kosztujący nieco mniej, ale no musicie się liczyć z tym, że jednak z tymi kartami występują pewne problemy. Mowa tutaj o niewersyjnych wersjach, wysokie temperatury na sekcji zasilania. Tu ja się kłóciłem z pewnymi osobami, że całkiem przystępne możliwości miały, jeśli chodzi o chłodzenie sekcji zasilania i rdzenia. Natomiast ja testowałem wszystkie te karty, zarówno po OC, jak i przed OC, no jednak te temperatury na sekcji zasilania, jak i na rdzeniu były wysokie. Poniekąd także karty graficzne wykazywały się emitowaniem dużego hałasu, więc z tym jest różnie. Powiem tak, że nie jestem jakby zwolennikiem tego, także od strony poboru mocy, jednak coraz częściej na to trzeba zwracać uwagę. No i tyle, jeśli chodzi o kwestię przedstawienia tych kart graficznych. Cóż, mogę Was tylko przestrzec, proszę, nie oddajcie tych kart graficznych. Te karty graficzne naprawdę nie warto oddawać. Nie mówię tego jako Morele TV, tylko mówię to jako osoba prywatna, osoba jako recenzent sprzętu komputerowego, jako ta osoba, która często prezentuje karty graficzne. Nie ma w tej cenie lepszego produktu, który byłby tak kompleksowy. Może powiecie, że jestem jakimś przedstawicielem NVIDII, że mówię teraz, że NVIDIA jest cool, a AMD jest B. Natomiast mogliście już przekonać się o tym, że ostatnio prezentowanych poleceniach kart graficznych pojawiło się sporo kart graficznych AMD, a nie NVIDII. No i cóż, nie chcę się już z Wami droczyć. Czekam na pierwsze komentarze odnośnie tej sytuacji. Myślę, że przedstawiłem ją w sposób ciekawy. I cóż, do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie.